urodziłam się w Lublinie i z Lublinem jestem bardzo blisko związana. Tam chodziłam do szkoły podstawowej. Tam kończyłam gimnazjum imienia Unii. To było gimnazjum państwowe imienia Unii Lubelskiej. Bardzo dobre gimnazjum, gdzie miałam znakomitych profesorów, takich jak znakomita geografka pani Chałubińska, związana z doktorem Chałubińskim, słynnym odkrywcą Zakopanego. Pani Pliszczyńska, która była potem wykładowcą na uniwersytecie, uczennica Zielińskiego, filolog klasyczny. Bardzo zabawne, bo także moją nauczycielką od fizyki była pani Woszczerowicz, która była siostrą Woszczerowicza. Ta szkoła zresztą cieszyła się bardzo dobrą opinią. Nie mogę powiedzieć, żebym nie lubiła szkoły. Szkoła była sympatyczna, na bardzo wysokim poziomie. Pozostawiano dużo swobody młodzieży. I właśnie w tym okresie, bardzo wcześnie stosunkowo, jeśli to można nazwać debiutem, no to taki szkolny debiut, prowadziłam gazetkę szkolną, co się często zdarza przyszłym poetom czy pisarzom. Ale także wydrukowałam po raz pierwszy w takim piśmie, które międzyszkolnym, które wychodziło w Lublinie. To pismo nazywało się bardzo zabawnie i wzniośle, nawet jego tytuł był W słońce. To było pismo, z którym współpracował także Jerzy Pleśniarowicz, który był moim starszym kolegą. Do Unii Lubelskiej także chodziła razem ze mną przez kilka lat, potem przeszła do Gimnazjum Pedagogicznego w Warszawie. Moja najbliższa wtedy przyjaciółka Anna Kamińska. Nikt nie chce odebrać ode mnie tej drobnej pestki wiedzy, którą trzymam w zwartej mocno dłoni. Boję się ją otworzyć. Może już jest pusta, ale nocą spośród zaciśniętych palców wysuwają się giętkie łodygi o zielonych liściach, a spośród liści kwiat o łagodnym spojrzeniu. Mogłabym was wówczas zbudzić, krzyknąć, ale nie przychodzi mi to.